Przed godziną 14 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pile otrzymał telefoniczną informację o tym, że na drodze krajowej K10 w miejscowości Nowa Łubianka doszło do tragicznego zdarzenia. Jak wstępnie ustalili policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego z Pilskiej Jednostki, młody mężczyzna, który kierował pojazdem marki Mercedes, w pewnym momencie z niewyjaśnionych dotychczas przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do zdarzenia z pojazdem marki Renault Scenic, którym podróżowały dwie osoby, mężczyzna oraz kobieta. Niestety w wyniku tego zdarzenia na miejscu zginął kierujący pojazdem marki Renault Scenic, natomiast pasażerka tego pojazdu oraz młody kierowca z Mercedesa zostali przewiezieni z różnego rodzaju obrażeniami ciała do szpitali. Na miejscu pracują policjanci z Pilskiej Jednostki pod nadzorem prokuratury. Będziemy szczegółowo teraz wyjaśniać okoliczności tego tragicznego zdarzenia. No, nasze działania polegały na wykonaniu dostępu, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy.